Hej, witam was serdecznie, jestem Itana. To będzie gra Fallout Shelter, w której będziemy oczywiście musieli wcielić się w nadzorcę, zarządcę naszej własnej krypty. I oczywiście naszym celem będzie uratowanie jak największej ilości osób przed wojną atomową. Tak więc prowadźmy sobie naszą nową kryptę. Okej, chciałbym, powiedzmy, krypta numer 15 niech będzie. Bo czemu by nie? Okej, i co? Create valued. Jesteśmy takim overseerem. Tak, te wszystkie atrybuty w trybie special tutaj będą obowiązywać, więc też oczywiście trzeba będzie naszych ocalonych mieszkańców odpowiednio przypisywać do komnat, właściwie komnat do pokoi. Tak, mogę wybudować power generator, tylko ten pokój mi tutaj troszkę przeszkadza, bo tam bym jednak chciał coś innego zrobić w miejsce tego pokoju, ale okej, skoro nie mogę, to zróbmy tutaj w tym miejscu naszą elektrownię. Tak sobie myślę, może, że tak, ciebie. Na początku jeszcze kilka porad, jakie nam tutaj przyjdzie przeczytać odnośnie gry. I tak, dwie osoby już zostały przypisane do wytwarzania prądu w naszym skromnym przybytku. Zobaczmy, ile tutaj będziemy mieć miejsca. No, całkiem sporo, więc spokojnie możemy się rozbudowywać. Tak, rush 33% na to, że będziemy mieć małą awarię i miejmy nadzieję, że... Dobra. Udało się. Co tu jeszcze? Jadalnię mogę zrobić i jadalnię bym chyba chciał zrobić tutaj pod spodem. Okej, jeszcze pokój, gdzie będziemy produkować naszą wodę w celu przeżycia, więc myślę, że na tym pionie sobie zrobimy takie miejsce do tego, abyśmy mieli właśnie pion produkt, znaczy właściwie to poziom produkcyjny. Okej, kolejne postacie. Zobaczmy, tutaj będziemy potrzebowali siły, percepcji i N... Co to było? To A. Agility. Okej. Co my tu mamy? Living. Kwatery. Ty masz agility. I agility idzie do kuchni. Ty jesteś moja dobra w endurance, czyli... No akurat na chwilę obecną nam się do niczego nie przydasz. Siła. Okej, siła to zapraszamy do elektrowni. I przy okazji też mamy dodatkowe kapsle. Agility i siła. To cały czas będzie potrzeba nam kogoś... Wow. Kogoś z percepcją, więc ciebie na razie poproszę tam, rozmnażajcie się. I duża percepcja, oczywiście lecisz do miejsca, gdzie będziemy wytwarzać wodę. Troszkę ten układ mi tutaj nie pasuje, bo wolałbym mieć osoby najsilniejsze, czyli te, które właśnie mieszkają tutaj, znaczy mieszkają, teraz przebywają w elektrowni, aby ta elektrownia była tutaj, bo jeśli będzie jakiś najazd na naszą kryptę, to oni będą raczej iść tutaj właśnie w tym poziomie. Okej, pytanie, czy możemy coś tutaj wybudować. Chyba, żebym teraz przeniósł tutaj kwaterę. Okej, przeniósłbym to tutaj. Dlatego was bym teraz w tym momencie
poprosił o przetransportowanie się poniżej, a ciebie sprzedam. Tak. I tutaj wybuduję sobie jeszcze jedną elektrownię. Wiadomo, to się tam gdzieś później zdecydowanie przyda. Właściwie jak ty nic nie robisz, to idź tutaj wytwarzać wodę. Ty masz troszkę siły i to mogłoby nam się jeszcze tutaj przydać. Ale chyba tylko po dwie osoby mogę. Na chwilę obecną. Okej. Uzbierana energia. Jeszcze tylko bym tak sobie te porady wyrzucił. Hotkeys. Okej, no tutaj raczej nie będziemy nic potrzebować. Mogę oczywiście zasejwować, zasejwować i wyjść. Lecz na chwilę obecną tego nie będę robił. Żadne skrzynki na razie nam się tutaj nie pojawią, ale zobaczmy, jakie mamy zadania. Jak uzbieramy 50 wody, dostaniemy skrzynkę i musimy jeden rush zrobić z sukcesem. 41%. Okej, 34% na to, że coś pójdzie nie tak. I mamy pierwszą skrzynkę, dzięki czemu możemy ją oczywiście otworzyć i sprawdzimy, co ciekawego uda nam się w tej skrzynce dostać. Okej, flaga amerykańska. Będzie jako części później. 500 kapsli na pewno nam się przyda. Jest i broń. Radaway. O, i nawet całkiem porządna broń. Tak więc zróbmy ten power generator właśnie tutaj, tak jak początkowo chciałem. Ten będzie taki po prostu w zapasie, można powiedzieć. A tobie już damy, właściwie to wam, damy już te bronie w razie czego, jakby to jakiś najazd był, napad na nas, to od razu trafią do tego pokoju, gdzie będzie dwóch, właściwie dwoje całkiem dobrze uzbrojonych ludzi. Czy coś tu jeszcze na chwilę obecną mogę zrobić? No chyba nie. Mogę na razie tylko zbierać i sprawdzać, jak mamy level up. Jednego na ocalałego musimy tutaj... No tak mówię. Jakoś tak się przyzwyczaiłem. Jedną osobę musimy tutaj levelować. Tylko że z naszym zadowoleniem w krypcie też nie jest jakoś tak ciekawie. Okej, no wy już sobie tutaj tańczycie, więc może zaraz z tego coś ciekawego powstanie. Tak przynajmniej mam cichą nadzieję. Okej, level up. Właśnie to było mi w tym momencie najbardziej potrzebne. Dlatego otworzymy sobie naszą drugą skrzynkę w tym odcinku. Okej. Mamy troszkę do endurance, mamy troszkę do siły. 100 kapsli. Mikroskop, czyli będzie na części do produkcji różnych rzeczy. Woda. O! Jason Turner. Bardzo duży współczynnik siły. Bardzo dobrze. I dlatego teraz bym chciał zrobić tak, że ty, moja droga, pójdziesz właśnie to miejsce, na ten nasz, do tej naszej niższej elektrowni. Natomiast ty, jako że jesteś dosyć mocno, dosyć dużo masz siły, z tym, że będziemy musieli jeszcze nasze kwatery tutaj powiększyć. Okej, teraz mogę cię zaprosić. Ty, mój drogi, no nie jesteś za specjalnie w niczym dobry. Więc może... No dobra, pomóż w tej elektrowni. To tobie jeszcze bym chciał dać jakąś broń, którą zabiorę tej naszej miłej pani, bo raczej ona tam na tym
niższym poziomie nie będzie tego potrzebować. Jakie teraz mamy zadania generalnie? 50 wody, 100. 100 mocy. Musimy uzbierać. Czy prądu. Ciebie to de facto mogłem wysłać gdzieś. Ale troszkę szkoda mi twoich umiejętności szybkiego tutaj zdobywania. A te pozyskiwania właściwie tego prądu. Okej, troszkę tutaj z jedzeniem słabo. Trzeba będzie chyba w pewnym momencie troszkę powiększyć naszą kuchnię. Bo to może być dosyć istotne w dalszej części rozgrywki, jak coraz więcej zacznie osób do nas po prostu przybywać. A raczej wolałbym uniknąć sytuacji, gdzie ludzie będą przymierać tutaj u nas głodem. Jak wam idzie, moi drodzy? Jakoś tak charyzmą nie emanujecie, więc... Więc może trzeba by kogoś tam innego, kto ma większą charyzmę. Gdybym was zamienił... Tak, tylko... Okej, na tym samym poziomie macie... tą umiejętność produkowania tej wody. Do tego ty się zamień... Zamieńcie się po prostu miejscami. Może po prostu w tej parze lepiej się dogadacie. O, jesteś taka słodka. Zobaczymy, jak jeszcze... Francis Davis. David. Dobra, może nie przeszkadzajmy im tutaj. Okej, prąd się produkuje, więc jest dobrze. Te 50 wody będziemy musieli uzbierać. 8 produkuje na każdy ten. Jakbym chciał to przyspieszyć, to 44% niepowodzenia. Szansy na niepowodzenie. Więc tu chyba nie chciałbym za nadto ryzykować. Okej, masz dużo szczęścia, więc idźcie się tam parzyć na dole, aby z tego po prostu były jakieś dzieci. I w ten sposób łatwiej będzie nam pozyskiwać nowe osoby do naszej krypty. Okej, plus 7 do produkcji tutaj mamy. Na tym poziomie zadowolenia, więc fajnie byłoby jeszcze to jakoś zwiększyć. Tylko tak naprawdę nie mam za bardzo żadnego tutaj pola manewru. Mamy taki rewolwer z lunetą i oczywiście karabin laserowy. Z outfitów. Kilka ciekawostek też się trafi. No właściwie chyba mogę tam nawet komuś przypisać jakiś przedmiot do ubrania. Jakieś ubranko. Na przykład tobie mógłbym. Dałbym ci właśnie na jeden siły więcej byś dostał. Bo czemu by nie? Z tym jedzeniem może być problem. No ty jakoś też tak mocno nie jesteś wyspecjalizowana w niczym, więc iść proszę do tego pokoju. Co udało nam się odblokować? Storage, czyli magazyn. I tu będzie nam potrzebne endurance. Czy mamy kogoś na jakimś takim wyższym poziomie tego? No niespecjalnie. Chociaż nie. Ten był ability, okej. Okej, tych dwóch siłaczy sobie spokojnie pracuję w naszym power plant, power generator. Okej, percepcja. Też masz dużą percepcję. Ale tu jest okej.
ciebie chyba wolałbym... 2-1, no. Jednak troszkę się bardziej na tym zna niż ta. Okej, no takie lekkie przetasowania trzeba będzie tutaj zawsze gdzieś tam robić. Dlatego na percepcji mamy osoby, które się na tym najlepiej znają. Na endurance. No niestety tych dwóch osób nie ruszę w żaden sposób. Na charyzmę. Też nie mógłbym tego ruszać. O, no proszę. Będzie z tego potomstwo. Całkiem dobrze. Zawsze troszkę więcej naszych tutaj mieszkańców będzie. Co my tu mamy? No jakoś tak słabo wyspecjalizowana w czymkolwiek, więc zrobiłbym tak, że powiększę nasze kwatery do mieszkania. I moja droga, i pójdziesz właśnie to to miejsce. Okej, ty już jesteś tutaj troszkę zaciążona, więc mogliby tutaj sobie troszkę dalej z innymi osobami gawędzić. Tutaj na pewno przydałaby się jakaś winda. Chyba że chciałbym tutaj rozbudowywać na kolejne 3 pomieszczenia, ale to z drugiej strony będą musieli biec kawałek drogi i się zastanawiam, czy... O, na pewno jeszcze przydałoby się naszą jadalnię powiększyć, bo to jest raczej słabe, że tutaj tak mało produkują. To będziemy potrzebowali ability. Czy któraś z naszych postaci coś w tym temacie może zrobić? No ty na razie możesz sobie pogotować, skoro i tak jesteś w ciąży, więc nic specjalnego nam tutaj nie będziesz robić. Właściwie to mógłbym spróbować jeszcze właśnie, żeby 4 osoby robiły. To może troszkę szybciej ten proces będzie się toczył. Ale wracając do myśli poprzedniej, czy tutaj dać windę, czy raczej... No tu będą 3 i tutaj też by się zmieściły 3. I teraz się zastanawiam, czy jakbym zostawił tylko jeden piąt windy, to mieliby troszkę do biegania, ale z drugiej strony aż tak mi się mocno nie śpieszy, że nie chciałbym, że wymagałoby tutaj, nie wiem, posiadanie drugiego pionu windy, więc chyba zostawię tak jak jest. Kurczę, z tym jedzeniem trzeba będzie się troszkę jakoś bardziej postarać. Okej, wybudujemy sobie tutaj nasze 3. Oni już tutaj poszli w ustronne miejsce zadowoleni. 28. Bardzo dobrze. 34% na niepowodzenie, więc to bym chyba chciał raczej tak zostawić, ale jako że ty już jesteś w ciąży, moja droga, to możesz iść spokojnie się tam zadomowić w kuchni. Nie, żeby tutaj jakieś moje sugestie były, ale to chyba będzie najlżejsza praca, jaką możesz w sumie robić. No i co? Wy się jakoś tutaj mocniej zaprzyjaźnicie, że tak to określę. Bo tutaj ten nasz Don Juan już całkiem... O, co on ma tak trochę mniej życia? Czyżby go trochę dziewczyny podrapały w tej sypialni? Okej, okay, gdybym cię tak najpierw tutaj przeniósł... No chciałbym, żebyście już tutaj zaczęli się troszkę... Wracaj tam. A ty wracaj tutaj. Zobaczymy, co z tego powstanie ciekawego. 3 minuty do jedzenia. No troszkę jednak tego czasu jest. Chyba jakoś
nie chcą ze sobą za bardzo przebywać. O, czyżby nasz Don Juan już tutaj zaczął troszkę się interesować? Okej, będziemy mieć w takim razie 3 kobiety w ciąży. Całkiem dobrze. Później jakoś przeczekam sobie tylko ten moment, aż te dzieci urosną, ale to byłoby na razie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i cóż, mam nadzieję też, że zostawiacie łapki i mnóstwo komentarzy, tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej, hej!